historii musi być jednak ciarno prawdy. Pewnie masz rację. Myślałem, że to się skończy. Zachowaj to za siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Jeśli... Facet ma już dość! Facet ma już dość! Ma już dość! Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne... Dość! Facet ma już dość! Następnym razem cię wykończę. Nie obrazisz się chyba, jeśli pożyczę trochę twojej rudy.
już dość! Facet ma już dość! Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Jeszcze pożałujesz! O! Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Jeszcze pożałujesz! Facet ma to. Za Gomeza. Słuchaj, za każdym razem, kiedy się odwracasz, Alef siedzi bezczynnie i zbija bąki. Czyżby? Wiesz, jakich ludzi nienawidzę jeszcze bardziej od obi boków? Donosicieli! Zejdź mi z oczu! Przepuść! Facet ma dość! Doniosłeś na mnie Brandikowi? Spadaj stąd! Facet ma dość! Facet ma dość! Facet ma dość! Jeszcze pożałujesz! Szukasz kłopotów? Już nie żyjesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz.
Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Za Gomeza! Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Walka! Łapy precz! Śmieciu! Łapy precz! Łapy precz, śmieciu! Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Może? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Ziarno prawdy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ech.
następnym razem. Facet ma dość! Lepiej się do tego nie mieszać. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Za Gomeza! Zapomnijmy o tym nie... Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawia... Ludzie zawsze gadają. To nie kiedyś mój problem. Takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie mój problem. Facet ma dość! Facet ma dość! Nawet nie zdążysz tego pożałować. Za Gomeza! Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Nawet nie zdążysz tego porządku. Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przetapialiśmy tutaj cały urobek. Ale Gomezowi i magom nie bardzo się to podobało. Siedzieli tu tygodniami, badając rudę i wszystko dookoła. Wężyli wszędzie i wtykali swoje szlachetne nohale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na przetapianiu części urobku. Magowie więcej się tu nie pojawili. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Jeśli myślisz, że...
inaczej. Za Gomeza! Co tu robi ten ork? Złapali go nasi strażnicy. Od tej pory pracuje dla nas. Przecież nie jest nawet skuty łańcuchami. Czemu po prostu nie ucieknie? Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. Od tej pory nigdy więcej się nie buntował. Za Gomeza! Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy. Kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Iliana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgan. Możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan! Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie.
Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Asgana. Będę czekał. Przepuść mnie! Musisz uważać na to, co... Mam już dość tej paplaniny. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy! Nareszcie! Mój miecz jest na twoje usługi! Przepuść mnie! Za Gomeza! Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Przepuść mnie! Thank you.
za Gomeza. Pełzacze nie będą wam już zagrażały. To wspaniała wiadomość. Wyślę gońca do Torusa z dobrymi nowinami. Zbudź się! Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Niech nadejdzie Przepuść mnie! Zbudź się! Znalazłem gniazdo królowej. Wykazałeś się odwagą i hartem ducha. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Niech śnią... Zbudź się! Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalom na pewno się niecierpliwi. Niech śniący zbudzi się ku naszemu zbawieniu. No i po facecie! Nic nie widziałem. No i po facecie! No i po facecie! Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Sam jesteś sobie winien! Następnym... Facet ma dość! Niezła walka, ale ciut za krótka. Nie zdążysz tego pożałować, gnido. Niezła walka, ale ciut za krótka. Za Gomeza! Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz, weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Rozejrzyj się trochę. Pożałujesz.
Nieźle sobie poradziłeś z tymi pełzaczami. Zasłużyłeś sobie na przyjęcie w poczet strażników. Idź do starego obozu i porozmawiaj z Torusem. Do zobaczenia. Możesz mnie... Hej, dobrze, że jesteś. Torus chce się z tobą widzieć. A czego chce? Sam ci powie w swoim czasie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Pewnie masz rację. To nie mój problem. Może... Kiedyś tak jest... Tak długo jak my... Za Gomez! Zawsze to samo. Tak... Trzymaj się. W dzisiejszych czasach na nikim nie musisz uważać na to, co mówisz. Za Gomeza! Chciałeś mi coś powiedzieć? Tak. To, co pokazałeś w kopalni, świadczy nie tylko o twojej odwadze, ale również o niepospolitej sile i umiejętnościach. Chętnie bym cię widział w szeregach straży. Daję ci niepowtarzalną szansę. Co ty na to? Zagom... Chcę zostać strażnikiem. Miło mi to słyszeć. Ale najpierw muszę ci powiedzieć to, co mówię wszystkim nowym rekrutom. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. Do tej pory żyłeś na własny rachunek, ale to się od dziś zmieni. Moi ludzie trzymają się razem. Do strażników należy dbanie o bezpieczeństwo magnatów rudy, obozu i kopalni. Ruda wydobywana jest przez kopaczy, ale to my pilnujemy, żeby nie pożarły ich pełzacze. Pertraktacje z królem prowadzą magnaci, ale to my dbamy o ich bezpieczeństwo. Dniem i nocą strzeżemy korytarzy kopalni. Dniem i nocą pilnujemy bram obozu i pozwalamy jego mieszkańcom wieść spokojne życie. Na początku byliśmy tylko bezładną zgrają, ale staliśmy się siłą, z którą każdy musi się liczyć. Ciężko pracowaliśmy, by zasłużyć na tę reputację. Od moich ludzi oczekuję więc wyłącznie jednego – lojalności. Tylko stojąc ramię w ramię będziemy w stanie obronić to, co należy do nas i przetrwać.
Pozostałych rzeczy dowiesz się w swoim czasie. Bądź gotów do pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Nieważne, jak trudne i niebezpieczne to zadanie. Idź do Stone'a i poproś go o zbroję i miecz. Znajdziesz go w kuźni, w wewnętrznym pierścieniu. Chciałbym nauczyć się posługiwać dwuręcznym mieczem. Dobrze. Najpierw zajmiemy się podstawami. Wyciągnij miecz przed siebie. Aby zaatakować wroga tak ciężką bronią, musisz mocniej się zamachnąć. Unieś ramię i zdecydowanie opuść miecz. To powinno wystarczyć, żeby powalić przeciwnika na ziemię. Wykorzystaj bezwładność broni, by unieść ją ponownie do góry. Dwuręczne miecze świetnie sprawdzają się przy zadawaniu ciosów z boku. W ten sposób możesz trzymać przeciwnika na dystans. To ci powinno wystarczyć na początek. Teraz trochę poćwicz. A, jeszcze coś. Witamy w straży. Podobno jesteś teraz jednym z nas. Nieźle jak na kogoś, kto jest tu od niedawna. Jeśli myślisz, że... Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mam już dość tej paple... Dokonałeś właściwego wyboru. Spodoba ci się bycie strażnikiem. Pewnie masz rację. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Pewnie masz rację. Przejście do nas było najmądrzejszą decyzją twojego życia. Za Gomeza! Załatwiało się inaczej. Potrzebuję zbroi. A więc Torus jednak cię przyjął, co? Gratuluję. Jeszcze jeden, któremu śpieszno przelać krew za Gomeza. A zresztą, co mnie to obchodzi? Masz, weź tę broń i miecz. Witamy w straży. To się chyba nigdy nie skończy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Jeśli myślisz, że... Za Gomeza! Chciałbym dostać lepszy pancerz. Dostaniesz go, jak przyjdzie czas. I będziesz miał wystarczającą ilość rudy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Chciałbym dostać zwykły pancerz strażnika. Torus powiedział, że musisz się sprawdzić jako strażnik, zanim dostaniesz lepszy pancerz. To nie mój problem. To się chyba nigdy nie zmieni. Za Gomeza! Ludzie zawsze gadają. Zawsze. Hej! Daleko zaszedłeś jak na kogoś, kto jest tu tak krótko. Przydał... Mam kilka... Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Może. Mam już dość tej paplaniny. Lepiej się w nic nie pakować. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Pewnie masz rację. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Tak długo, jak mnie to... Czekaj. Witaj! Potrzebuj... Pokażę ci... Poszukaj... Nie powinieneś wiedzieć, że wszystko.
Lepiej się nie do tego... Zawsze się do tego to nie mieszać. Myślałem... Niezła walka! Dlaczego mnie obudziłeś? Niezła walka! Zawsze to samo. Jeśli myślisz, że... Dlaczego... Świetnie! To może... nie mój problem. Dlaczego... Niezła walka! Niezła walka! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Może... Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Pewnie masz rację. Ludzie zawsze gadają. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Czego chcesz? Niezła walka! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niezła walka! Lepiej. Świet! Spróbuj tego jeszcze. Lepiej się do tego nie mieszę. Niezła walka! Nie powinieneś jeszcze. Dlaczego mnie obudziłeś? Świetnie! Niezłe przedstawienie! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Dlaczego mnie obudziłeś? Zejdź mi z drogi! Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Kim jesteś? Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Nie lubisz dużo gadać, co? Jeszcze tego pożałujesz. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Znowu szukasz kłopotu? Kim jesteś? Mówią na mnie blizna. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół. Ale póki co, ona należy do niego.
więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. Zejdź mi z drogi! Nieważne! Zasłużył na... Następnym razem cię wykończę. Ludzie zawsze gadają. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie mój problem. Zawsze to samo. Może... Mam już dość. Niektórzy tej nigdy paplaniny. Się nie... Należało mu się! Niezłe przedstawienie! Następnym razem cię wykończę. To się chyba nigdy nie zmieni. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Pewnie masz rację. Zachowaj to dla siebie. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałuj. Świetnie! Niezłe przedstawienie! Witaj! Pomyślałem... To dobrze. Teraz bractwo potrzebuje jaj królowej pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze śniącym. Mam te jaja przy sobie. Interesujące. Ciekawe, czy to zadziała. Zanieś jaja do świątyni. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Lepiej się do tego nie mieszać. Ludzie zawsze gadają się więcej. Ktoś... Pogadajmy lepiej o czymś innym.